Dla nas to jest takie spotkanie i przed taką publicznością. Co prawda może to nie jest taka nowość, natomiast najbardziej krępuje ten czas, który bardzo krótki mieliśmy i kwestia czas też do przygotowania był krótki. Bardziej staraliśmy się mówić swoimi słowami, aniżeli wyuczone jakieś teksty. Poza Haliną Wlaś, liderką drużyny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w debacie wzięli udział Danuta Idzik, Izydor Waga i Halina Bednarz. Z kolei zespół opozycji, młodych, tworzyli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Mikołaj Pawłowski, Diana Kotuła, Gabriela Marczak i Martyna Gozdecka, która już po debacie przyznała, czuliśmy pewien respekt przed seniorami, z rówieśnikami dyskusje są nieco ostrzejsze. Tak, jak dyskutujemy z osobami swojego wieku, to jest jakoś tak bardziej odważnie, że tak powiem. Nie boimy się, że możemy kogoś urazić w jakiś sposób. Ciekawe, jak wyglądałaby dyskusja, gdyby obie strony zamieniły się miejscami, zastanawiał się ojciec Tomasz Dostatni. Debata oksfordzka to jest wejście w rolę, która zostaje wylosowana. Bo człowiek musi po prostu poszukać uzasadnienia, poszukać argumentacji do tezy, którą ma przedstawiać albo którą ma krytykować. I to jest ciekawe, bez wątpienia takie ponadpokoleniowe, ponieważ to uczy spojrzenia na tę drugą stronę własnymi oczyma, tak? To znaczy oczyma, przepraszam, tych drugich. I dlatego ja zaapelowałem, gdyby zrobić jeszcze taką odwrotną debatę, gdyby jednak państwo trochę starsi musieli wejść w rolę młodszych, a młodsi w rolę starszych, bo ta teza by tak po prostu wymagała, więc to może się uda. Ta różnica wieku i doświadczeń i temperamentów, ona wpłynęła pozytywnie na jakość debaty, bo widać było taką różnorodność. Młodzi mieli bardzo wiele argumentów przygotowanych, wynikających z wiedzy, z sięgania do jakichś wiadomości. Starsi raczej z doświadczenia i z takiej zrozumienia, że bez nich to ten świat by w ogóle nie istniał, i żeby tłumaczący młodym, żeby może nie zauważyli, że jednak nie tylko są sami na świecie.